Agnieszka, mam wrażenie, że tłoczne tutaj w tym studiu Dzień Dobry TVN, 6 par. Nie masz czasem wrażenia, że was jest po prostu za dużo, a zaraz wytłumaczę, dlaczego ja mam takie wrażenie? Nie wiem, czy mam udzielić ci poprawnej politycznie odpowiedzi, czy szczerej. Poproszę opcję drugą. Wiesz co, nie mam, jest nas tyle. Nigdy nie było w historii programu tak wielu par. Nie było. Ja właśnie zapytałem o to dlatego, że jak sobie tak podpatruję, na przykład jak włączam przypadkowo, no to rzadko też trafiam na przykład na ciebie, Ewę, czy na inną moją ulubioną parę prowadzących, Damiana i Paulinę. I faktycznie jest tak, że was po prostu raz w miesiącu tylko można zobaczyć. Czy to nie jest tak, że przez to... Cztery do pięciu. Dobra, cztery do pięciu, żeby było fair. Czy to nie jest tak, że trochę jako prowadząca może na przykład tracisz flow w tym prowadzeniu, wypadasz z pewnej rutyny? Wiesz co, chyba nie, bo robimy to już na tyle długo z Ewą, że to się da jakoś ogarnąć, ale czasem tęsknimy, bo czasem rzeczywiście musimy poczekać na nasz program jakieś 2 tygodnie i tak nam się już tęskni i chce iść do pracy. Ostatnio pod jakimś twoim zdjęciem z programu odpisałaś na kilka komentarzy, że nie możesz udzielić informacji, w co jesteś ubrana tak. W studiu Dzień Dobry tak. TVN, bo mogłoby być to potraktowane jako reklama. Czy są jeszcze inne rzeczy, których ty nie możesz robić jako prowadząca? Wiesz co, no niektóre rzeczy musimy konsultować oczywiście ze stacją, ale to jest... W współpracach na przykład? Ja tak podrzucam, bo nie wiedziałem, czy będziesz miała pomysły. Nie, wiesz co, duże, nie, współprace małe nie, ale myślę, że jakieś duże kampanie musimy mieć. Jasne. Na to zgodę oczywiście, ale to są jakby zgodnie z przepisami, no przepisy o lokowaniu produktów w programie są bardzo wyraźne i wszystko, co w scenografii studia się tutaj dzieje, może być później odebrane jako reklama i redakcja może mieć z tego powodu problemy, więc ja dużo z tych pytań, co pani miała na sobie, my nie możemy oznaczać naprawdę tego, co mieliśmy na sobie i nawet też nie możemy odpowiadać w komentarzach pod tymi zdjęciami, więc ja czasem gdzieś może w wiadomości. Bo już co w twoim prywatnym projekcie w trójkącie miałaś na sobie, tam już kochani marki macie. To jest już zupełnie inna historia. Kilka miesięcy temu, a może już nawet kilkanaście, Dorota Wellman powiedziała a propos swojej przyszłości w telewizji, że mam takie wrażenie, że ja już w TVN-ie więcej nie zrobię, bo nie dostawała. A nie będzie robiła czegoś? Będzie teleturniej, no interaktywny, właśnie. Były inspirujące kobiety. Dorota mówiła o tym w kontekście takiego swojego programu Marzenie, że ona przyszła z jakimś projektem do dyrekcji i akurat po prostu nie jest czas na to, co sobie wymarzyła, że akurat badania pokazują, że Dorota nie teraz. No i właśnie ludzie idą w różne rzeczy. I moje pytanie jest, a propos tego, że zaczęłaś też właśnie w trójkącie i próbuje się innych rzeczy, czy ty myślisz, że w TVN nie zrobiłaś już wszystko? Nie. Nie, wiesz co, myślę, że tu my też rozmawiamy z przełożonymi i pojawiają się różne pomysły. Wiesz, trójkąt trochę, jakby wracając do twojego pierwszego pytania, po prostu mamy więcej czasu teraz, tak, więc tak. Ja też mam do wniosku, że warto ten czas wykorzystać na to, żeby coś zrobić. Wiesz co, długo już się nosiłam z zamiarem kanału na YouTubie, ponieważ z Gabi się znamy, lubimy, gdzieś mamy fajny przelot razem i kiedyś już o tym rozmawiałyśmy, to czy prawdę mówiąc, wiesz co, też z pomocą naszego producenta, to ten projekt udało nam się tak szybko od pomysłów. Wiesz, czasem jest tak, że zaczynasz gadać, nic z tego nie wynika, a u nas tak naprawdę od pytania, ej, chyba powinnyście to zrobić, do pierwszego odcinka minęło 1,5 miesiąca. Okay. No z zrobieniem czołówki, oprawy muzycznej, wymyślaniem gościa, nagraniem, znalezieniem miejsca. Jakoś tak po prostu od razu udało się to wcielić w życie, ten pomysł. I były chęci, i była energia do tego, więc tak, a w TVN-ie, wiesz, ta stacja też się będzie zmieniała. Mamy teraz na czele tej stacji nowych ludzi, którzy mają swoje nowe pomysły. Ja zawsze wychodzę z założenia, że zmiany są dobre, bo każda, nawet najtrudniejsza zmiana może przynieść coś dobrego. Chaos jest bardzo twórczy. Chociaż nie wiem, czy nawet nie można mówić o chaosie po prostu. Teraz mamy czas zmian.